Cześć kochani, witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam dzisiaj na pyszny smakołyk, idealny na wyjątkowe okazje, czyli ciasto biszkoptowe z mlecznym kremem, delicjami, galaretką i truskawkami. Zapraszam do oglądania filmu. Składniki. Do miski przekładamy oddzielone od żółtek białka i ubijamy je na sztywną pianę. Pod koniec ubijania wsypujemy cukier. Następnie do ubitej piany dodajemy żółtka, wsypujemy mąkę pszenną, mąkę ziemniaczaną oraz proszek do pieczenia. Wszystko delikatnie mieszamy łyżką. Ciasto na biszkopt przekładamy do tortownicy wyłożonej papierem do pieczenia i dokładnie rozprowadzamy. Pieczemy w piekarniku rozgrzanym do temperatury 180 stopni Celsjusza około 25 minut. Po upieczeniu dokładnie studzimy. Wystudzony biszkopt odwracamy do góry dnem i wkładamy z powrotem do tortownicy. W kolejnym etapie przygotowujemy nasączenie do biszkoptu. Do małej miseczki wlewamy ciepłą wodę, dodajemy wyciśnięty sok z cytryny i wszystko razem łączymy. Tak przygotowanym płynem nasączamy biszkopt. Do miski wlewamy gorącą wodę. Wsypujemy galaretki truskawkowe. Całość rozpuszczamy, dokładnie mieszając i pozostawiamy do wystudzenia. Wystudzoną galaretkę wstawiamy do lodówki, aby lekko stężała. Umyte i obrane z szypułek truskawki kroimy na mniejsze części, ale niezbyt małe. Pokrojone truskawki wrzucamy do lekko tężejącej galaretki. W misce umieszczamy miękkie masło i ucieramy je na puszystą masę. Do masła opcjonalnie dodajemy cukier puder, można pominąć tą czynność. Następnie dodajemy serek homogenizowany, wsypujemy mleko w proszku i całość miksujemy do połączenia się składników. Na biszkopt przekładamy mleczną masę i dokładnie ją rozsmarowujemy. Na masie układamy ciastka delicje. Na wierzch ciasta wlewamy chłodną, lekko tężejącą galaretkę z truskawkami. Tak przygotowane ciasto wstawiamy do lodówki na całą noc. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na mój kanał Smakowite Dania oraz na stronę smakowitedania.com.